Witamy panowie, 16.55. Andrzej wjeżdża do Murzyna z workiem 25-kilowym pszenicą. Całego wysypiemy. Zobaczcie, na ścisłej diecie. Gołębie głodne. Gołębie głodne. Czekajcie, dam pauzę i zaraz dogram coś. Jest już karmienie, panowie. W karmnikach pszenica. Nie są za głodne. Jeszcze trochę. Przejdą na ostre turbo. Latanie, czyli. Ogólnie pozdrawiam wszystkich panów, panie i hodowców. I wiecie, nie będę mówił brzydko, kogo jeszcze tam. Panowie, czekaj tam pauzę. Jestem. Spisane mam gołąbki na listę. Dzisiaj jadą do kabiny, panowie. Jutro będą puszczane na lot próbny. Nie wiem ile. Spisane są gołębie. Proszę zobaczyć. 50, 51 sztuk. 9 DV-ów. Dwa ostatnie. To są takie późne. I jeszcze jest 4, ale ich nie wpisałem, bo to są za młode, biały. To są za młodziutkie gołębie. Ja je sam sobie przylotuję. Przyjdą, to przyjdą z lotów. Dobra panowie, pozdrawiam serdecznie. Później wam pokażę, jak zrobiłem, bo gołębie mi wychodzą strasznie, wyskakują. Są spokojne, są przygotowane. Ogarnięte. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Dobra, pakujemy ptaki. Jestem po zapakowaniu, panowie, gołąbków. Zrobiłem coś takiego, zobaczcie. Bo mi wyskakiwały, bo przykleiłem to. Już mniej wyskakują. Ale to jeszcze jest nie to, coś będę musiał wymyślać innego. Tam jest wyżej. Zostawiłem 8 gołębi. 8 gołębi nie będzie leciało, bo są za młode. I 7 moich, 1 Niemiec. A już doszedł do siebie, zobaczcie. Bardzo ciepłym będzie lato. Jeden ma od urodzenia skrzydełko. Coś nie tak jest z nim. Nie jest chory, tylko po prostu po tym samym, co takim dobrym. 47 sztuk zapakowanych. Może 50. Ten już no wypad. Zobaczymy, jak one latają. Wypad. Wypad. Ten. No gdzie tego tu mam? To nie da rady. Wypad. Za młody. Za młody, panowie. Cię przygotuję. Tu zostaje. O, ten o mały jest. On już tak się urodził, taki. Pierdziawka. Zdrowy, elegancki. Ale ma skrzydełko fajchrowane. Po prostu inwalidą jest. Dobra, zamykamy. Czekajcie, dam pauzę. Asiory jadą w trasę. Zobaczymy, jak te 7 sztuk, bo jeden jest na inwalidzkiej karcie. Jak te 7 sztuk poleci. Jeszcze nigdzie nie wziąłem tych gołębi. Ja chyba tam nie poleciał. Ale widzę, że chodzą. Co tam nie poleciało? Siwy. 4. 5 musiało polecieć. 5, bo to jest 6. 8 sztuk zostało. W domu. No macie ten Niemiec, co tak latał. Samiczka ta, to niby salomelę ma zaciek daje. Nie daje, bo ona jeszcze się nie nadaje. Loty mi robiła. Przeszła kwarantannę. Niech chodzi, to czajka jest. Niech chodzi koło domu. Murzyny dają. Te 4 może wywiozę. O, tu jest młodziutki taki, to on się w ogóle nie nadaje na loty. 50 starczy.
Te jeszcze wiozę dwa razy. Groch. Coś tam jeszcze siedzi, czy nie widzę, czy coś siedzi, czy nie. Ale białego nie ma, gdzieś biały poleciał. Dobra panowie, ja się pakuję. Zwijam taki około 50 sztuk, nie wiem dokładnie ile jest. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No policzę później ile jest, dobra. Pozdrawiamy. Ostatnią klateczkę panowie niesiemy do auta. Policzymy ile jest ptaszków. Już wam mówię, jadę teraz na Młynary. Tam w Młynarach będę leciał. Nic nie będę mówił, co i jak, panowie. Bo wiecie dlaczego. Muszę być grzeczny. Nagrywać tam nie będę. Bo nie będę. Będę nagrywał jak ładuję tutaj na tipesach. I jak wracają. Może będę miał film, jak będą wypuszczane. Panowie, pokażę wam listy. Wszystko głębie będą ładowane z kabiny, chyba że później na którymś locie może mi pozwolą moje głębie nagrać, jak są już załadowane na kabinie. Zobaczymy, na razie trzeba być grzecznym, bo tam problemy były, w Fromborku nie mogę lecieć. Kiedyś wam może opowiem. Pewnie opowiem. No co zrobić, nic nie zrobimy. Ale dla mnie lepiej był w domu. Bliżej panowie. Bliżej, szybciej. I dla gołębi jest lepiej panowie, wiecie dlaczego? Bo w Młynarach będzie trzecie ładowanie dopiero. A czwarte, przepraszam. Czwarte, a gorąco to jest. Czwarte ładowanie. Może tam kolega mi zegar sprzeda i będę leciał w Elblągu. Jak nic trzeba, to nie będę leciał po prostu. Będę robił to co robię. Będziecie i tak oglądać. A zaraz będzie zabawa murzynem, a nie pocztowymi. Pocztowymi z powodu lecimy, bo Arek odsprzedał. Żeby nie Arek, to tam by miał parę sztuk tylko i by tylko były z murzynami. Panowie, tak to wygląda. Zegar jeszcze wezmę. Zegar wam pokażę jaki mam. Kiedyś latałem nim w Braniewie. W sumie w Łowie, panowie. Pokażę. Zegar, gdzie mam ten mój zegar? Tu mam zegar i tu anteny są. Dobra, coś takiego. Ale już chyba kiedyś widzieliście. Wąski, taki. Mój stary zegar. Na początku wchodziły zegary, pojechałem na wystawę. Napiliśmy się. I od razu sobie kupiłem. Pamiętam wtedy drogo kosztował 4800. 100 tipesów, antena czwórka. Później dokupiłem zegar satelitarny, drukarkę. I tak to wygląda. Dobra panowie, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Tam nie będę nagrywał, bo nie mogę. Pozdrawiam serdecznie. Trzymać kciuki. 24 na plusie. Trzymać kciuki za ptaki. A pan Bolesław pojechał do Warszawy ponoć po zaciąg. Zobaczymy jak to będzie zaciąg. No. Chociaż będzie wiedział co to jest zaciąg. Bez zaciągu tragedia jest. Dobra, pozdrawiamy panowie. Wrócę może po 20. Do zobaczenia. Trzymać kciuki. Jutro postaram się wrzucić film. Teraz, tam będzie dzisiaj film wrzucony. Jak gołębie są wypuszczone. Ktoś mi wyśle to. I jak wracają małe gołębie. Powiem wam dokładnie ile gołębi dałem w opisie. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Trzymać kciuki panowie. I tu teraz muszę być grzeczny na ładowaniach, nie mogę tam świrować, dużo gadać, bo wiecie panowie, Andrzej zawsze coś powie głupio, później jest dym z tego. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Dobry lot. Zaczyna się jazda. A jeszcze chwilkę ja. Chciałem powiedzieć, że 15 kończymy handlowanie panowie. Ktoś tam się pytał o murzyny. I może pod koniec miesiąca do tatka pojedziemy, zobaczymy jak to wygląda. Żona dzwoni, odrzucimy ją, nie mogę jej odebrać. I co tam jeszcze mam powiedzieć? Pogody się robią.
Prawdopodobnie to będzie miejscowość Malbork. To jest 30 km, ale jeszcze nie wiem. Też w opisie damy, co to jest za miejscowość. O 20 wiem, że kabina. Dwoma kabinami jedziemy. O, tu są gołąbki takie, panowie. Szkoda, że nie pokazałem wam. Tu niedługo też będę z gołąbkami. Ole, muszę odrzucić. I tak to wygląda. Pogoda naprawdę jest wyśmienita. Dobra, panowie, do zobaczenia. Co tam wam jeszcze chcę powiedzieć? Pozdrawiam serdecznie oglądających i tych, co... Wszystkich pozdrawiam. Nie będę teraz gdybał po co, na co. Nie będę się podkręcał. Pozdro dla wszystkich. Trzymajcie, panowie, kciuki. Dobry lot. Do zobaczenia na jutrzejszym filmie. To dzisiaj wrzucę.